Hej, dzień dobry. Po takiej dosyć długiej przerwie od nagrywania w końcu nagrywam. Dzisiaj mamy czwartek, 13 maj. I w sumie to będzie taki pierwszy epizod, jeżeli chodzi o moje vlogi, bo stwierdziłam, że chyba najlepsze vlogi to będą właśnie takie lifestyle'owe, po prostu o niczym i o wszystkim. Więc jestem na Brooklynie, idę dzisiaj znowu do fryzjera. Musiałam sobie wziąć wolne, bo naprawdę nie mam czasu. Nie mam czasu na nic. Powiem wam, mam dwie prace. Pracuję od poniedziałku do piątku i teraz jestem w trakcie zakładania mojego własnego biznesu. Mam okulary, oczywiście ich nie założę, dobra. Jestem w trakcie zakładania mojego własnego biznesu i ten biznes ogólnie będzie firmą jednoosobową. I tak postanowiłam, że z racji z tego, że zajmowałam się makijażem trochę i zajmowałam się włosami, będzie to taki mój własny biznes, ponieważ akurat mam dosyć sporo osób, które chcą mi pomóc, które są w stanie mi pomóc rozkręcić ten biznes i stwierdziłam, że najlepiej będzie, jak przeprowadzę się do Nowego Jorku, dlatego że mam bardzo dużo klientek i niestety jazda z Connecticut do Nowego Jorku mnie wykańcza. Dokładnie przeprowadzę się do Hoboken. To Hoboken jest położone w New Jersey, jest naprzeciwko Manhattanu. No ale jak komuś mówię, że przeprowadzam się do Hoboken, to wszyscy mówią, a gdzie to jest, a gdzie to jest? A jak mówię, że przeprowadzam się do Nowego Jorku, no to wszyscy automatycznie wiedzą, gdzie to jest, więc właśnie będzie to Hoboken i mieszkanie już zostało wynajęte, tylko muszę się wprowadzić. Pokażę wam moją dzielnię. I tak stwierdziłam, że... Czekajcie, bo biorę okulary na chwilę chociaż. I tak stwierdziłam, że po prostu będę nagrywała epizody. Będzie mój pierwszy epizod, o którym was chcę poinformować, że się za 3 tygodnie przeprowadzam tutaj. I no zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie dałam sobie rok czasu takiej próby w mieście. W mieście już nie mieszkałam prawie 5 lat. Trochę się dygam. Nie będę was kłamać, ale dygam się trochę, bo normalnie to wszędzie dojeżdżałam samochodem. I tutaj jest, mieście jest zupełnie inaczej, będę dużo chodziła na nogach. Jedynym takim czasem właśnie, kiedy będę mogła coś dla was nagrać, to będzie chodzenie z pracy i do pracy. Nie będzie to w samochodzie, tylko właśnie będzie to z ulic Nowego Jorku. Ogólnie będę mieszkała w Hoboken, New Jersey, ale będę pracowała i uczyła się w Nowym Jorku. Także trochę skomplikowane, ale jakoś to będzie. Damy radę. Mamy teraz taką nieciekawą sytuację w Stanach, ponieważ na południu Stanów podobno hakerzy, nie wiem, no ja w zasadzie to się nie interesowałam, tam się coś stało, że nie ma paliwa i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Jaka jest prawdziwa historia, tego nie wie nikt. No i tutaj w niektórych miejscach w Connecticut dowiedziałam się, że też już zaczyna brakować paliwa. I staram się teraz mój samochód mieć na full, żeby po prostu tego paliwa było pełno, jak najwięcej, bo w sobotę muszę to również tutaj być i muszę dojechać do moich klientek. I jakby mi brakło paliwa, to wam powiem, że nie wiem, co bym zrobiła. Także mam nadzieję, że nie będzie tutaj problemów i to paliwo będzie, ale powiem wam, w Stanach bez paliwa prawie że niemożliwe. To jest niewyobrażalne, nie? Żeby nigdzie nie było paliwa. Automatycznie wszystko zaczyna stawać. Są takie odległości. Ani do pracy, ani do sklepu. Nic nie zrobisz. Chciałam wam powiedzieć, dlaczego akurat przeprowadzam się do New Jersey, a nie do Nowego Jorku. Przede wszystkim dlatego, że w Nowym Jorku jest dosyć sporo podatków, to na pewno. Tak na dobrą sprawę to też również chodzi o wiele, wiele innych czynników, na przykład to, że będę miała super widok na Manhattan, a mieszkając w Nowym Jorku nie miałabym takiego fajnego widoku, a tak naprawdę to nie jest tak, że ludzie tutaj mieszkają dla widoków, ale Hoboken jest bardziej takie spokojniejsze, takie po prostu wyluzowane, jest bardziej, bym powiedziała, bezpieczne, o, może tak, bardzo bezpieczne. I co jest najlepsze, to jest to, że tak naprawdę z Queensu czy z Brooklynu nie ma tak dobrego dojazdu na Manhattan, jak właśnie z Hoboken. Tam jest super dojazd. Ja będę mieszkała 15 minut od stacji,
prościutko na stację i już jestem, jeden przystanek, jestem już na Manhattanie. A tutaj mogło być takie trochę skomplikowane, chociaż nie wiem, z tego co mi każdy mówi, że faktycznie jest bardzo dobry dojazd tamtąd i mówią mi, że nie będę żałowała. Także mam nadzieję, że się będzie podobało. Na pewno wam pokażę okolice.